Zapraszamy do nowo otwartej kliniki urody. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę zabiegów pielęgnacyjnych. Na twarz i ciało, modelujących sylwetkę, rytuałów spa, masaży ajurwedyjskich oraz usług fryzjerskich. Dodatkowo w naszej ofercie posiadamy medycynę estetyczną, terapię żywieniową, makijaż permanentny. Tutaj zaopiekujemy się Tobą. Zgierz, Parzęczewska 19A, telefon 536 503 333. Beata Piechota, witam w piątkowym wydaniu programu lokalnego. Dziś w serwisie informacyjnym m.in. o mieszkaniach socjalnych, nowej poradni pediatrycznej. Zapytamy, co właściciele prywatnych posesji powinni robić z liśćmi, które jeszcze znajdują się na drzewach. Rozpoczynamy od interwencji. Nadejście sezonu niskich temperatur to dla wielu zgierzan początek poważnych wydatków związanych z ogrzewaniem domu. Wydaje się, że mieszkańcy bloków korzystający z centralnego ogrzewania są w tej kwestii uprzywilejowani. Przypadek pani Ilony świadczy o czymś innym. Kuba Niedziela. Pani Ilona mieszka w spółdzielczym bloku na osiedlu 650-lecia od roku 2008. Mieszkanie znajduje się w środkowej części budynku, posiada szczelne okna. Zgierzanka nawet w chłodniejsze miesiące oszczędnie korzystała z grzejników. Rozliczenia sezonu grzewczego dotychczas wiązały się dla niej ze zwrotem nadpłaconych w ciągu roku kwot. W tym roku sytuacja się zmieniła. W tej chwili nie mam takiej możliwości zwrotu, ponieważ policzono mnie z ryczałtu, gdzie mam jeszcze dopłacić. Zużycia praktycznie nie było w ogóle, a mi każą zapłacić w tej chwili 1238 zł za nic, po prostu za co nie wykorzystałam. Źródłem problemów zgierzanki było niedostarczenie danych dotyczących zużycia ciepła. To na ich podstawie spółdzielnia wystawia rachunki. We wskazane wcześniej dni pracownik odwiedza mieszkania i dokonuje pomiarów. W tym roku było to 24 maja, był pierwszy odczyt. Ogłoszenia są na klatkach schodowych. Drugi odczyt był 25 czerwca, drugi termin odczytów. I do tej pani 2 lipca wyszło pismo polecone za zwrotnym poświadczeniem odbioru o płatnym trzecim terminie możliwości rozliczenia i odczytania podzielników. Pani Ilona nie mogła udostępnić mieszkania. Z powodów osobistych nie było jej w tym czasie w Zgierzu. Efekt? Rachunek na ponad 1200 zł. Zgierzanka wysłała do spółdzielni pismo tłumacząc, że jest to kwota zawyżona, nieadekwatna do zużytego przez nią ciepła. Po tygodniu dostałam jedną odpowiedź, że reklamacja jest nieuwzględniona. Napisałam następne pismo, dostałam po następnych 2 tygodniach już odpowiedź, identycznie tą samą, że niestety nie uznają mi tej reklamacji. Nie pomogła też osobista interwencja w biurze na Parzęczewskiej. Władze spółdzielni powołują się na regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Według paragrafów 7 i 8 dla osób, które uniemożliwiły dokonanie odczytu podzielników, koszty wylicza się ryczałtowo poprzez pomnożenie wielkości lokalu przez średni koszt ogrzania metra kwadratowego. My rozliczamy tylko koszty, jakie Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa poniosła w okresie rozliczeniowym, czyli 1 sierpień, 31 lipiec. I to dzielimy albo według ryczałtów, albo według zużycia. Ponieważ nie było danych dotyczących zużycia, mieszkanka obciążona została kwotą zryczałtowaną, odzwierciedlającą koszty zakupionego przez spółdzielnię ciepła. W roku 2012 w podobnej sytuacji znalazło się 57 osób korzystających ze spółdzielczych zasobów, w tym roku 47. ZSM tłumaczy, że anulowanie tych opłat oznaczałoby przerzucenie kosztów na pozostałych członków spółdzielni. Jedyne co jest, i tej pani też, tą panią też żeśmy informowali, że możemy to rozłożyć na raty, bezodsetkowe raty, no bo tutaj już spółdzielnia nie może zarabiać na członkach spółdzielni. Dla pani Ilony nie jest to satysfakcjonujące rozwiązanie.
Jej rozżalenie potęguje fakt, że wpłacona nadwyżka i tak nie zostanie odpisana od jej przyszłych rachunków. Suma 1238 zł dotyczy tylko minionego okresu grzewczego. By ubiegać się o mieszkanie socjalne, spełnić trzeba odpowiednie warunki, co niestety i tak nie gwarantuje jego przyznania. Na lokal socjalny w Zgierzu oczekuje się nawet 10 lat. Mieszkań jest niewiele, choć niebawem powstać mają nowe. Zasady przyznawania lokali socjalnych reguluje uchwała Rady Miasta Zgierza. Zgodnie z definicją w niej zawartą, lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny. Na dzień dzisiejszy na przyznanie mieszkania socjalnego oczekuje około 400 Zgierzan. W tym jest 200 ponad mieszkańców jako rodziny oczekujące na wynajem samodzielnego lokalu socjalnego, a pozostałe rodziny to te, które posiadają sądowe wyroki orzekające eksmisję. Ludzie lokale socjalne kojarzą często ze złymi warunkami mieszkaniowymi. Socjalne to jest bez wygód. Nie ma woda, tylko zimna jest w domu, a nie ma ubikacji, łazienki, o takie rzeczy. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza mieszkania posiadają 3 standardy. Może być to lokal bez wody, lokal, w którym jest tylko woda i lokal, który jest w najwyższym maksie standardzie z wodą i z ubikacją. Ubiegając się o lokal, należy zgłosić się do Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pobrać tam odpowiednie wnioski, po czym wypełnione złożyć w kancelarii. By móc starać się o jego przyznanie, spełniać należy określone warunki. Pierwszy to posiadanie wyroku sądowego orzekającego eksmisję, w którym to sąd przyznaje uprawnienia do lokalu, a drugi standard to ten, w którym trzeba mieszkać w zagęszczeniu, poniżej 5 metrów łącznej powierzchni pokoi w miejscu zameldowania, mieć określony dochód poniżej tego minimum, czyli poniżej 829,30 zł. Niektórzy Zgierzanie pamiętają czasy, kiedy dostać lokal socjalny nie było tak trudno jak dziś. Było łatwiej, może było więcej tych mieszkań. Może mieszkań było więcej, a może nie było na nie aż tylu chętnych. Dzisiaj kluczowa jest tu na pewno jedna kwestia. Dostępność pracy i chociażby zarobki. Władze twierdzą, że dokonuje się wszelkich starań, by lokali socjalnych dla Zgierzan przybyło. Dzisiaj robimy wszystko, aby były. Jednego tylko dzisiaj nie mogę powiedzieć, kiedy będą. Wiadomo jednak, że miałyby się mieścić w byłym internacie przy ulicy Sokołowskiej. Przeprojektowujemy to, co kilka lat temu było zaprojektowane, gdyż projekt, który był wykonany, był trochę nie na nasze czasy i na pewno nie do adaptacji przez miasto. Po wydzieleniu części, która będzie lada moment przekazana już formalnie aktem notarialnym Szkole Muzycznej, będziemy chcieli wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotację. Dotacje w wysokości 40% inwestycji. W założeniu na parterze powstać ma kilka lokali użytkowych, biur. Na pozostałych piętrach wyremontowane mają zostać lokale socjalne. Nie znaczy to, że mamy tam przesiedlić jakichś najgorszych naszych mieszkańców, tylko po prostu zwykłe rodziny, które z różnych powodów dzisiaj nie stać jest na to, aby mieszkały gdzie indziej. W budynku powstać może nawet 46 lokali. Mówi się o rozpoczęciu prac już w przyszłym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w roku 2015 do budynku będą mogli wprowadzić się lokatorzy. A teraz mamy wiadomość dla najmłodszych mieszkańców Zgierza i ich rodziców. Centrum Medyczne Boruta zaprasza do nowej specjalistycznej poradni dla dzieci. Dla małych pacjentów przewidziano wiele udogodnień. Joanna Woźniak. Najmłodsi mieszkańcy powiatu zgierskiego mogą leczyć się w nowo powstałej poradni dla dzieci w Centrum Medycznym Boruta. Poradnia powstała z dniem 4 listopada, a po raz pierwszy w historii Centrum Medycznego Boruta. Zdaniem lekarzy i pacjentów zapotrzebowanie na lekarzy pediatrów jest w Zgierzu ogromne, a to druga typowo pediatryczna poradnia w naszym mieście. Wydaje mi się, że podstawowa opieka zdrowotna musi mieć w swoich strukturach poradnię pediatryczną, po to, żeby zapewnić kompleksowość opieki zarówno dla małego pacjenta, jak i dla dorosłego pacjenta. Poradnia realizuje wszystkie świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci do 18 roku życia. Jest wszystko. Jest kompleksowa opieka nad pacjentem młodym, są szczepienia, są wizyty patronażowe. Wszystko to, co powinno być w ramach pakietu świadczeń medycznych. Jest laboratorium dla dzieci, jest USG, jest rentgen. Dodatkowym atutem poradni jest osobna kolejka dla dzieci zdrowych i chorych. Na małych pacjentów czekają lekarze z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie pediatrii. Pracuję tutaj ja razem z dr Pogorzelską i serdecznie wszystkich zapraszamy, jeżeli ktoś ma ochotę
komfortowych warunkach. To jest, będzie nam bardzo miło, jeżeli dzieci będą do nas przychodziły. Poradnia pediatryczna w Centrum Medycznym Boruta, przyjmująca pacjentów codziennie w godzinach od 8 do 18, wpłynie na zmniejszenie kolejek w innych przychodniach. Na poradni na Łęczyckiej było bardzo dużo dzieci. Zawsze się czekało długo do doktorowej, siedziało się w kolejkach. Mam nadzieję, że to już będzie troszeczkę lepiej. Zmiana przychodni często wiąże się z dużym stresem zarówno dla rodziców, jak i dla małych pacjentów. Trochę się stresuję, bo tamtą przychodnię znałam, więc mam nadzieję, że tutaj będzie równie dobrze, jak tam było. Na razie jest ładnie. Widzę, że jest wszystko przygotowane dla dzieci, więc mam nadzieję, że dzieciom się będzie podobało, bo mnie to wiadomo, nie jest to potrzebne. Natomiast dzieci, żeby miały miłe wrażenie i żeby było sympatycznie, no i przede wszystkim przyjaźnie dla dzieci. Nowa poradnia cieszy się już dużą popularnością wśród pacjentów, mimo że to dopiero drugi tydzień jej pracy. Mamy już dość dużą populację przyjętych pacjentów i zapraszamy wszystkich młodych pacjentów z terenu Zgierza wraz z rodzicami. W tym roku odpady biodegradowalne, tak zwane bioodpady, w których w skład wchodzą gałęzie, liście, trawa, były zabierane spod zgierskich posesji. Z redakcyjną kamerą sprawdziliśmy, czy jeszcze można liczyć na odbiór liści, których wiele zostało na drzewach i krzewach. Worki z liśćmi były odbierane w październiku i listopadzie w ramach harmonogramu, który obejmował 4 dni. Zgodnie z nim ostatni poświęcony wywozom to 14 listopada. Zarówno firma spisała się nieźle, jak i mieszkańcy też w sposób systematyczny wystawiali worki z liśćmi do odbioru. Przedsiębiorstwo usługowe RS2 nie zdołało zebrać wszystkich worków wczoraj. Wywóz liści i gałęzi sprzed posesji miał miejsce także dzisiaj. Ponieważ drzewa jak na razie nie zrzuciły wszystkich liści, odbiór worków planowany jest jeszcze na grudzień. Wszyscy, którym zebrać odpadów się jeszcze nie udało, nie muszą się zastanawiać, co z nimi zrobić. Oczywiście w normalnych terminach, kiedy mamy jeszcze odbiór bioodpadów, te pozostałości, które zostały na naszych podwórkach, możemy nadal wystawić. Przedstawiciele przedsiębiorstwa RS2 zapewniają, że tego rodzaju odpady można także przywozić w określone miejsce w Zgierzu. Na PSZOK, na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy Barlickiego 3A. Wczoraj w Urzędzie Miasta Zgierza odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Stare Miasto, na którym omawiano problemy związane z funkcjonowaniem nowego wywozu śmieci. Przewodniczący Rady Osiedla Tadeusz Iwaniuk zauważa pewne błędy popełniane przy odbiorze odpadów biodegradowalnych. Przyglądam się między, jak sąsiedzi moi wystawiają na tych domkach jednorodzinnych. Ja za bardzo tych brązowych worków, bo to miały być te brązowe worki, nie widziałem. Zdaje mi się, że jednak te biodegradowalne jednak w większości i tak lądują w śmieciach zmieszanych. Choć nowy system funkcjonuje już jakiś czas, zgierzanie do selekcji odpadów nadal się przyzwyczajają. Zdaje mi się, że ta selektywna zbiórka to jest na razie jeszcze tylko symboliczna, a w praktyce to jest bardzo mało jest. Może selekcja byłaby bardziej przyswajalna, gdyby była łatwiejsza. W Wrocławku wywóz śmieci dzieli się tylko na mokre i suche. I też jest selektywność. Czyli ta selektywność nie musi być taka rozpisana na 10 worków, jak to pan komendant kiedyś nam przedstawił na zebraniu. Może być uproszczona nawet do 2 worków czy 3. To jest kwestia rady miasta bardziej niż nasza. My możemy tylko sugerować. Styrków ma podział na suche i mokre jakby. Przy czym tam jest tak, że bioodpady muszą sami zawozić na PSZOK mieszkańcy bądź kompostować. Nie ma na przykład bioodbioru, w ogóle nie ma. Czy w Zgierzu ten system by się sprawdził? Kwestia sporna. To jest miasto, prawda, więc nie każdy ma na przykład ten ogródek, żeby mógł kompostować odpady. Być może radykalnych zmian nie potrzeba. Warto by jednak pomyśleć o ulepszeniu nowego systemu gospodarowania odpadami. Choć przyglądając się innym gminom z wprowadzonymi zasadami, jak na razie radzimy sobie całkiem dobrze. Czas na informacje kulturalne. Grupa teatralna Art 51 obchodziła w tym roku 10-lecie swojej działalności. Ostatni spektakl przygotowany przez zgierskie artystki nosi tytuł Plan B. Można było obejrzeć go w środę na strychu Miejskiego Ośrodka Kultury Kuba Niedziela. Art 51. Grupa teatralna tworzona przez Ankę Perek, Justynę Zielińską i Agatę Drewnicz-Kaczmarek działa od roku 2003. Obchodzone w maju 10-lecie zespołu uświetnione zostało premierą spektaklu Plan B. Osoby, które nie miały okazji pół roku temu obejrzeć sztuki, mogły nadrobić zaległości kulturalne w ostatnią środę.
Zresztą wiele osób przyszło powtórnie. Jedną z cech Artu 51 jest ciągłe ewoluowanie, nie ma dwóch identycznych spektakli. Dołożyłyśmy trochę scen, troszkę powycinałyśmy. Zresztą mamy to jakby w swojej tradycji, że spektakl po premierze to dopiero właściwie zaczyna nabierać właściwego kształtu. Do spektaklu dodano m.in. fragmenty autentycznych wypowiedzi obywatela Syrii, biorącego udział w antyrządowych demonstracjach. Jednak głównym wątkiem sztuki pozostały refleksje na temat domu, symbolicznego miejsca schronienia, ale i konkretnego pomieszczenia, w którego urządzenie wkładamy zaskakująco dużo energii. Od zapchanych zlewów strzeż mnie od łażącej sufitu farby, od moli spożywczych. Co by było, gdybyśmy zamknęli oczy i wyobrazili sobie, że to wszystko znika, że nie mamy tego mieszkania za gotówkę na kredyt, tak? I czy wtedy czujemy lęk, czy jesteśmy wolni, czy byśmy podejmowali inne decyzje niż mając to swoje tak zwane gniazdko. Przy okazji majowych obchodów jubileuszu często padało określenie utytułowany. Nie była to czysta kurtuazja, także najnowszy spektakl Plan B zdobywa nagrody na ogólnopolskich przeglądach teatralnych. Dostałyśmy pierwsze miejsce na festiwalu monodramów i małych form teatralnych w Gorzowie. Przyszło to do nas dość niespodziewanie i bardzo się cieszymy, bo to właściwie pierwsza taka konfrontacja tego spektaklu z publicznością inną niż nasza tutaj zgierska zaprzyjaźniona. Przedstawienie na strychu Miejskiego Ośrodka Kultury na pewno nie jest ostatnią prezentacją Artu 51 w tym roku. Niecały tydzień jedziemy do Stepnicy pod Szczecinem, tam będziemy grać na festiwalu, a weekend później w Lublinie. My natomiast już niedługo powrócimy z kamerą do MOKU. W sobotę i niedzielę odbywać się tam będą konkursy poetyckie w ramach Stachuriady, natomiast już w piątek do Zgierza zawita zespół Świetliki. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękując za uwagę, proszę o pozostanie z nami. Już za chwilę rozmowa z posłem Prawa i Sprawiedliwości Markiem Matuszewskim na temat m.in. zajść, do jakich doszło 11 listopada oraz projektu uchwały dotyczącej pójścia 6-latków do szkoły. Ja już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń. Witam w poniedziałkowym wydaniu serwisu informacyjnego. A dziś w serwisie. Dziś w wydarzeniach. Proszę o pozostanie z nami. Do zobaczenia.